4 maja rozpoczął się nabór wniosków do budżetu obywatelskiego miasta Gniezna na 2022 rok. Potrwa on do 4 czerwca. Takie wnioski, propozycje do budżetu obywatelskiego mogą składać wszyscy mieszkańcy Gniezna albo organizacje pozarządowe, które na terenie Gniezna działają. Można to oczywiście zrobić w formie papierowej, tradycyjnej i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie albo za pośrednictwem internetu, za pomocą tak zwanej aktywnej karty. Jak to zrobić, za chwilę sprawdzimy w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. Dzień dobry, Moniko. Przyszłam dziś do Ciebie z prośbą o pomoc. Chciałabym złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego miasta Gniezna 2022. No i bardzo chciałabym Ciebie poprosić o to, żebyś pomogła mi przejść tę drogę właśnie złożenia wniosku elektronicznie. Jak to zrobić? Co napisać? Gdzie napisać? Bardzo Ciebie proszę o pomoc. Cześć. Myślę, że spokojnie sobie z tym poradzimy. Składanie wniosków do budżetu obywatelskiego nie jest wbrew pozorom takie trudne. Jeżeli chcemy zrobić to w sposób elektroniczny, to jest możliwe od tego roku, musimy zajrzeć na stronę budżetobywatelski.gniezno.eu. Tutaj wyświetli nam się taki baner Zgłoś projekt i jak sobie w niego klikniemy, pojawia się karta zgłoszenia projektu w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok. Tutaj mamy też informacje o tym, jakie są środki w tym roku przeznaczone, od kiedy do kiedy można składać wniosek, a więc od 4 maja do 4 czerwca. A także jakie zadania będą rozpatrywane w ramach tego budżetu. Czyli kliknęliśmy, jesteśmy na formularzu zgłoszeniowym, no i pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to jest napisanie nazwy projektu. Dokładnie tak. Więc tak, chciałabym, żeby w Parku Miejskim pojawił się nowy plac zabaw. Czyli tutaj wpisujemy po prostu plac zabaw w Parku Miejskim? Oczywiście w Gnieźnie. Okej. Nazwa projektu, plac zabaw w Parku Miejskim w Gnieźnie. Pierwszy punkt mamy odhaczony. Mhm. Musimy przejść do kolejnego. Dokładnie tak. Kolejnym punktem jest opis lokalizacji. Mhm. Tutaj musimy podać mniej więcej adres tej naszej inwestycji. Jak klikniemy w pomarańczowy napis, czyli dodaj lokalizację, pojawiają się pola do wypełnienia, a więc pełny adres. Czyli nie wystarczy napisać Park Miejski w Gnieźnie, tylko trzeba to skonkretyzować. Mhm. No właśnie, ale Park Miejski jest duży. No właśnie, więc Aniu, z której części parku chciałabyś skorzystać? Myślę, że plac zabaw mógłby na przykład powstać na Gnieźninku, czyli to jest od strony ulicy Sobieskiego. Dobrze, no więc tu, gdzie mamy pełen adres, najpierw wpiszemy ulicę, a więc ulica Sobieskiego. Miejscowość oczywiście Gniezno. Oczywiście. I mamy opis. Co to jest opis? Taka rzecz, która pomoże skonkretyzować, na przykład w przypadku Parku Miejskiego, to będzie ten Gnieźninek, w związku z tym, że ten Park Miejski jest duży, w związku z tym tu możemy wpisać... Czyli piszemy na przykład Gnieźninek, zlokalizowany od strony ulicy Sobieskiego, możemy to jakoś bardziej skonkretyzować, w pobliżu, nie wiem, stacji paliw, tak? Oczywiście, że tak, dokładnie tak. I jest jeszcze numer działki, no to niestety nie wiem, jaki to jest numer działki. Numer działki nie jest konieczny, nie musimy go teraz wpisywać. Natomiast jeżeli chciałabyś wiedzieć, to oczywiście możesz zadzwonić do Urzędu Miejskiego. Numer telefonu to 61-426-0466 i wtedy pracownik pomoże Ci, poda numer działki tej lokalizacji i od razu będziesz mogła także dowiedzieć się, czy teren należy do miasta Gniezna. A, bo tak. Bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, no to może tylko być realizowany na miejskim terenie. Dokładnie. Kolejnym punktem są już koszta, czyli kosztorys. Czyli mamy kosztorys. Muszę wtedy skonkretyzować, co dokładnie chciałabym, żeby na tym parku miejskim, w tym parku miejskim, na tym placu zabaw się pojawiło. Dokładnie tak. Tutaj chodzi o wyszczególnienie poszczególnych kosztów, czyli na przykład ławek, huśtawek, zjeżdżalni. I tu podobnie jak w przypadku lokalizacji trzeba kliknąć ten pomarańczowy napis dodaj pozycję. I po kolei te pozycje właśnie dodawać. Czyli zakładamy, że na przykład dobrze by było, gdyby na placu zabaw pojawiła się huśtawka. Dokładnie. Powiedzmy tak. 3 huśtawki. Okej. No więc najpierw wpisujesz nazwę, czyli huśtawka. Potem mamy jednostkę miary. W przypadku takich rzeczy jak huśtawki czy urządzenia różnego typu będą to sztuki. Gdybyś mówiła o na przykład ogrodzeniu albo kawałku chodnika, będą to metry. Czyli tutaj wpisujemy sztuka.
Kolejna to cena jednostki. No właśnie, teraz skąd mam taką cenę huśtawki wziąć? Wystarczy, że wpiszę w internecie huśtawka i spisuję cenę, czy to jest jednak bardziej skomplikowane? Tutaj trzeba trochę uważać, ponieważ miasto, realizując swoje inwestycje, musi korzystać z atestowanych urządzeń. To znaczy, że wszystkie ławki, huśtawki, szczególnie te urządzenia dla dzieci, ale nie tylko, muszą posiadać atest. One są nieco droższe, no ale taki atest muszą posiadać, są po prostu bezpieczniejsze. W związku z tym możesz oczywiście skorzystać z naszej pomocy, to znaczy zadzwonić do Urzędu Miejskiego albo skontaktować się z nami mailowo, lub też skontaktować się z firmami, które realizują na przykład prace zabaw i wtedy one podają takie wyceny już gotowe z atestami. Ale czy to musi być rzeczywiście taka realna cena, czy to oczywiście jest taki koszt przybliżony? Nie, no mówimy tutaj o koszcie przybliżonym. Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy też nie muszą znać dokładnych kosztów naszych inwestycji. Ale warto byłoby sprawdzić, to dzięki temu będzie wiadomo w ogóle, ile plus minus oczywiście taka inwestycja może kosztować. Oczywiście, że tak. Czyli dodajemy pewnie kolejne pozycje, nie wiem, ławki, piaskownica i tak dalej. I dokładnie musimy tak. To później zsumować. Dokładnie tak. Tutaj mamy cenę jednostki, tak jak wspominałyśmy wcześniej, którą to wpisujemy. Następnie mamy liczbę jednostek. Tu chodzi oczywiście, ile sztuk danej rzeczy powinno się tam pojawić. Czyli wpisujemy te sztuki. I musimy sumować łączny koszt tej jednej pozycji. A potem dodać kolejną na ten pomarańczowy przycisk. I dodać kolejną pozycję. I wypisujemy całą listę tych potrzebnych do realizacji projektu rzeczy. Oczywiście, że tak. I później na samym dole sumuje nam się, to już program zrobi sam, sumuje nam się kwota ogólna naszego projektu. Dzięki czemu będziemy wiedzieć, ile oczywiście plus minus ten projekt będzie kosztować, tak oczywiście. Już globalnie. Jasne. I mamy kolejny punkt. Kolejnym punktem jest opis projektu. Tutaj zasadniczo opisuje się to, co w projekcie powinno się znaleźć. Czyli właściwie jest to opis tego, co zawarłaś w kosztorysie. Czyli na przykład, że na tym placu zabaw powinny pojawić się dwie huśtawki, kosz na śmieci, pakiet, stojak, ławka. Może jakieś drzewa czy inne elementy małej architektury. To jest opis projektu, punkt czwarty. Punktem piątym jest uzasadnienie potrzeby. Czyli rozumiem, że tutaj jako mieszkanka Gniezna piszę, że na przykład uważam, że plac zabaw w parku miejskim jest potrzebny, bo akurat z tej strony parku takiego placu nie ma. Mieszkają w pobliżu mieszkańcy Gniezna, którzy z pewnością chętnie z tego placu skorzystają. Rozumiem, że uzasadniam te potrzeby w taki sposób, w jaki uważam i co uznaję za stosowne. To wystarczy, tak? Dokładnie tak, o to chodzi. Dlaczego składasz ten projekt, dlaczego uważasz, że on jest ważny i potrzebny? Ale zupełnie swoimi słowami, tak? To nie wymaga żadnych ustaleń z żadnymi instytucjami. Mamy też kategorię, no do tego to już nie wiem, co to jest kategoria. Kategoria to projekt duży lub projekt mały. Od tego roku budżet obywatelski jest podzielony na dwie części. To znaczy mamy projekty duże, tutaj mamy kwotę 700 tysięcy złotych, jednak kwota projektu nie może przekroczyć 525 tysięcy. No i mamy projekty małe, w której to puli jest 300 tysięcy złotych i tutaj projekt nie może przekroczyć 60 tysięcy złotych. Chodzi o to, to był postulat naszych mieszkańców, żeby można było zgłaszać zarówno większe propozycje, jak i mniejsze. Plac zabaw może jest taką większą propozycją, natomiast są części miasta, gdzie brakuje na przykład jednej ławki albo kilku stojaków na rowery. Chodziło o to, żeby takie projekty też miały miejsce, żeby nie musiały konkurować z tymi większymi, które, jak wiemy, cieszą się większą popularnością. Duży to po prostu droższy, mały to dokładnie tańszy. Tak. Dokładnie tak. Natomiast nie dzielimy tego w kategoriach typu na przykład imprezy kulturalne i jakiś projekt inwestycyjny. Nie. Nie ma podziału na projekty miękkie i inwestycyjne. To znaczy równie dobrze możesz zorganizować koncert za 300 tysięcy złotych, to znaczy zaplanować zorganizowanie koncertu, ale też zrealizować inwestycje za taką kwotę. Rozumiem. Więc nie ma tutaj, to nie ma znaczenia. Czyli po prostu, kiedy wypełnię kosztorys, będę wiedziała plus minus, ile inwestycja będzie kosztować, więc będę w ten sposób wiedziała także, czy to jest projekt mały, czy projekt duży. Oczywiście, że tak. I dalej mamy listę poparcia. Tak, jest to dokument, załącznik do tej karty zgłoszeniowej, który jest konieczny do tego, żeby wniosek przeszedł pozytywną ocenę. Taka karta jest do nabycia albo w Urzędzie Miejskim, jeżeli składamy wniosek papierowo i jeżeli nie chcemy go drukować. Jest też dostępna na tej stronie, na której możesz składać wnioski, czyli budżetobywatelski.gniezno.eu.
W dziale pliki do pobrania, tam można pobrać tą kartę zgłoszeniową. Ona do góry ma tytuł projektu, tam oczywiście wpisujesz rzeczony plac zabaw, a pod spodem tabelkę, rubryczkę z 15 rubryczkami, bo przynajmniej 15 osób musi poprzeć Twój projekt, żeby można było go złożyć. Rozumiem. Tam jest do wypełnienia imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis takiej osoby. Czy osoba, która popiera dany projekt, musi być mieszkańcem Gniezna także? Mieszkańcem, tak. Mhm. Dobrze. Co dalej musimy zrobić, żeby projekt zgłosić? Tu już prawie końcówka. To już tak. Oczywiście tą listę trzeba zeskanować i załączyć tutaj lub ewentualnie zrobić zdjęcie. I też jest możliwość innych załączników. Dokładnie. Zdjęcia, ekspertyzy, rekomendacje, plany sytuacyjne i tak dalej. Czyli wszystko pewnie to, co pomoże po prostu w weryfikacji też tego projektu. Jasne. To mogą być na przykład zdjęcia urządzeń lub ławek, które chcemy zamontować, albo przykładowy wzór stojaków na rowery. Rozumiem. To takie rzeczy. Mhm. Właściwie ostatnią rzeczą, która nam została, to są dane osoby zgłaszającej projekt. Może zgłosić projekt osoba prywatna lub inna jednostka, czyli stowarzyszenie i fundacja. W Twoim przypadku, no tutaj jako osoba... Jestem osobą prywatną, mieszkanką Gniezna, tak. Więc wybieram tę kategorię, wpisuję swoje dane. Tak, wpisujesz imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail. Ważny jest ten numer telefonu pewnie i adres e-mail też, bo urzędnicy później będą się za pomocą właśnie tych danych kontaktowych ze mną kontaktować, mam nadzieję. Oczywiście, że tak. Mhm. Gdyby była jakaś niejasność w związku z Twoim zgłoszeniem lub też później po weryfikacji, bo taki wniosek, jak już złożysz go, czyli tutaj w przypadku programu trzeba kliknąć zgłoś projekt, natomiast w przypadku wniosku papierowego oczywiście złożyć go w tym terminie do Urzędu Miejskiego. Ten wniosek przejdzie weryfikację przez zespół pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego. No i właśnie, gdyby pojawiły się jakieś niejasności, to chcielibyśmy się z Tobą skontaktować. W związku z tym ważne jest, żeby Twój telefon, e-mail był aktualny. No i także w momencie, kiedy będziemy już gotowi ogłosić wyniki, to chcielibyśmy Ciebie najpierw o tym poinformować. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik oceny. No i później zachęcić także do udziału w głosowaniu, do promowania swojego projektu. Rozumiem. Na dalszych etapach. Wysłałam właśnie projekt, propozycję do budżetu obywatelskiego. No i co dalej? Czy czekam cierpliwie do momentu, w którym to odezwie się do mnie jakiś urzędnik i powie, czy projekt przeszedł weryfikację, czy mam jeszcze jakiekolwiek działania podjąć w tym momencie? Co robię? Nie, już jakby z Twojej strony wszystko jest zrobione. Na Twojego maila, na tego maila, którego podałaś w zgłoszeniu, przyjdzie mail zwrotny o tym, że wniosek został złożony. Gdyby coś takiego się nie pojawiło w Twojej skrzynce, warto też zajrzeć oczywiście do spamu, ale gdyby nie, to poproszę Ciebie o kontakt z urzędem, bo być może coś się wydarzyło na łączu internetowym albo coś nie tak, a szkoda byłoby, gdyby Twój wniosek nie został złożony. Rozumiem. Czyli po każdym złożonym projekcie będzie informacja zwrotna, że ten projekt rzeczywiście dotarł do urzędu. Dokładnie. I co dalej? Później? Dalej, już teraz trzeba czekać, relaksować się i czekać na to, czy wniosek przejdzie pozytywnie lub negatywnie ocenę formalną. No i oczywiście, jeżeli zostanie poddany, jeżeli zostanie wybrany do głosowania, to już tylko wymyślać kreatywne formy promocji, tak żeby jak najwięcej mieszkańców dowiedziało się o Twoim projekcie i zagłosowało na niego. Dokładnie, głosowanie odbędzie się we wrześniu. Dokładnie tak, od 6 września do końca września, właściwie do 1 października można zagłosować na wnioski w budżecie obywatelskim. Ale to później. Na razie zachęcamy bardzo serdecznie mieszkańców Gniezna do tego, żeby właśnie te wnioski, te propozycje do budżetu obywatelskiego składali. Czas na to jest właśnie teraz. Od 4 maja do 4 czerwca trwa nabór wniosków. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zachęcić do tego, żeby właśnie wymyślić jakiś pomysł, spróbować go zrealizować właśnie za pomocą budżetu obywatelskiego miasta Gniezna. Warto wejść na stronę www.budżetobywatelski.gniezno.eu, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Jasne.